Parsza 30, Kadoshim, czyli świętość. Tak jak tutaj pierwsze słowa mówią, jest tutaj cała skompresowane, wiele poruszonych wątków, które w innych miejscach występują, natomiast tutaj mamy jakby w jednym pakiecie bardzo dużo elementów, pouczeń, ale za każdym razem da się zauważyć, że Stwórca nawołuje, że jest święty, czyli oddzielony, i wy macie być, lud jego ma być oddzielony, święty. Nie naśladujcie obyczajów tych narodów. Oddzielcie się, uświęćcie. Oddzielanie jest to uświęcanie się od zwyczajów, obyczajów, praktyk różnych, które czynią narody. Tutaj oczywiście jest w skrócie to, bo jest wiele miejsc w różnych czasach, różne rzeczy się działy. Dlatego też czytając teksty Biblii możemy znaleźć te różne obyczaje, zwyczaje, które te narody czynią. I to jest pouczeniem dla nas, żeby tak nie robić. I teraz zostaje kwestia zasadnicza, jak w dzisiejszym świecie traktować różne rzeczy, które mamy na co dzień. Tak jak mówiłem, w modlitwie szaleństwo tych czasów, tych dni teraz, to są zwyczaje, które panują obok nas. I jak na przykład, dam tutaj przykład, jak nie stawiamy sobie, nie ubieramy choinek, czy w domu, czy przed domem, to tym bardziej nie będziemy hodować choinek, żeby je sprzedawać. To są przykładanie się do tych zwyczajów. Jest tych zwyczajów bardzo dużo. Począwszy tutaj od spraw odkrywania nagości, tu użyję tego określenia, które też w tym świecie funkcjonują w różnych konfiguracjach. Jak ktoś był głęboko w tym świecie, to wie, o czym mówię. Jest to deprawacja totalna, począwszy od obcowania ze zwierzętami, homoseksualizm i tego typu rzeczy. To już takie twarde, mocne zachowania. Próbuję się to dzisiaj rozmydlić w różny sposób. Ostatnio jakaś głośna sprawa o błogosławieństwa dla par homoseksualnych. To tylko tyle powiem. Westchnąłem ciężko. W każdym razie świat próbuje słowa wiekuistego odwrócić. Te, które były wypowiedziane przy stwarzaniu w Edenie, wszystko, co żyje, ma się rozradzać, rozmnażać, a tylko może mężczyzna z kobietą się rozmnażać, gdy się połączą razem, w żadnym innym wariancie. Człowiek ma, ziemia ma rodzić pokarm, i zwierzęta mają ten pokarm jeść, i człowiek ma ten pokarm jeść. Naturalny, ten, który ziemia rodzi, a nie wytworzony gdzieś w laboratoriach, w próbówce. To są podstawowe rzeczy, które dzisiaj, jak się przyjrzymy, są tak wykrzywiane mocno, tak człowiek chce się uniezależnić. Jeszcze mi też przyszło do głowy,
że jak się przeczyta pierwszy rozdział, dzień stworzenia, tak? W skrócie mówiąc, czyli też 6-7 dni stworzenia, to jest tam tak dużo informacji, że można z tego nawet wyciągnąć wniosek, że człowiek, który służy Stwórcy, nie powinien latać w kosmos. No bo w innych miejscach jest powiedziane, że ma żyć na Ziemi. Ziemia ma być zamieszkana przez ludzi i ma człowiek żyć na Ziemi. A druga rzecz, Ziemia ma rodzić pokarm, pożywienie. Jest kilka różnych myśli związanych z tym, dlaczego człowiek nie powinien gdzieś przebywać w jakimś miejscu, gdzie Bóg go nie stworzył. Jest wiele takich rzeczy, jak się dobrze zastanowić. W tych pierwszych słowach, które czytamy w Biblii, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, tam są niesamowite rzeczy. Niektórzy badacze twierdzą, że to sam Bóg te słowa zredagował. I jak się przyjrzeć tym słowom, no tam jest bardzo na wiele płaszczyznach głębokie sformułowania wielowątkowe. I tak powinniśmy spojrzeć na ten tekst. Nie przyglądać się tylko jako tam jakiejś historii, opis krótki. Dobrze, mamy parszę. Jest tu dużo informacji. Może nie chciałbym się jakby na każdym wersecie zatrzymywać, bo większość tych rzeczy znamy oczywiście. Jak dłużej czytamy Biblię, czy samą Torę, jak w cyklu rocznym ją czytamy, to te myśli, te pouczenia znamy generalnie. Co moglibyśmy dla nas dzisiaj uszczknąć z tego materiału? Czy jest coś, co nas dzisiaj szczególnie uświęci, tak? Bo to ten tekst ma nas uświęcić, oczyścić. Mamy być świętymi. Czyli mamy wzrastać. To, co czytaliśmy ten fragment rok temu, to nie powinniśmy zostać w tym samym miejscu, tylko iść wyżej. Dlaczego się nie należy zwracać do wróżbitów? Dlaczego? Który to werset? Tu nie zwracajcie się do bałwanów. Mhm. 26. Nie będziecie jadali niczego z chełmu, nie będziecie uprawiali wróżbiarstwa ani czarów. I tutaj jeszcze czytaliśmy w drugim miejscu to było. Znaczy, bo to jest w pakiecie, to wróżbiarstwo, czary, jest to w pakiecie zwyczajów tych narodów, tak? Dobrze, rozłóżmy to na czynniki pierwsze w kontekście współczesności. Dlaczego? Tylko ja chciałem tu właśnie najpierw się w realiach, jakie to było zapisane, czyli to narody, które były w ziemi Kanaan, przede wszystkim, bo to o to chodzi tutaj, mamy historycznie ugruntowany ten czas, czyli oni są przed wejściem do tych ziem, jakby jest ostrzeżenie w
wcześniej, to można powiedzieć, jest powiedziane o tym, bo też oni mieszkali w ziemi Mitzrayim, czyli Egiptu, gdzie pewne zwyczaje też były i oni też nakazane mieli, żeby to nie nieśli ze sobą w bagażu do tego miejsca nowego. Czyli można powiedzieć, że w dzisiejszym czasie w duchu Mesjasza, wiedząc, że wielu ludzi no, nie urodziło się w takich idealnych warunkach, jak tu czytamy, czyli że wszyscy Bogu służą w czystości i wszystko jest ok, tylko wychodzimy z tych różnych Babilonów, tak, czyli z tych ziemi, z tej niewoli, różnych dogmatów, zachowań i zwyczajów, to jedno z ważniejszych myśli, uważam, jest to, żeby się przyjrzeć, żebyśmy tych zwyczajów nie wnieśli do ciała mesjaszowego, a wielu ludzi bardzo z przymrużeniem oka na to patrzy, czasami z uśmiechem, w sensie to nic nie ma w tym takiego złego, to jest przyjemne, miłe, nic z tym złego nie ma, o jeszcze tak, tak na to się definiuje. Natomiast szczerość tu powinna być głęboka, bo tu chodzi o świętość. Względem samego siebie przede wszystkim. Tak, bo to chodzi o świętość, tak? Mamy się uświęcać. Czyli no, w pewnych sytuacjach, tak jest moje zdanie, że jeżeli nie jesteśmy pewni na 100% jakiegoś zwyczaju, to ja jestem skłonny do tego, żeby iść w stronę bardziej, że nie robić tego, aż czasem przyjdzie zrozumienie. Oczywiście tutaj trzeba zachować pewien dystans do innych osób. To jest moje zrozumienie i nie nakazywać innym, żeby tak robili. Bezwarunkowo. Bezwarunkowo albo jeszcze coś czyli jakiś system religijny tworzyć. Bo to na nas ciąży. Nasze serce ma być żywe, mięsiste, nie z kamienia. I my mamy sami analizować te rzeczy. Ale to jest ten obraz, co tutaj czytamy generalnie, nie w tych rozdziałach, ale w całym chociażby pięcioksięgu, że jest miejsce niewoli, gdzie są różne zwyczaje tych ludów. Lud Boży wychodzi z tamtej ziemi, z tamtych obyczajów, do nowej ziemi, gdzie też są obyczaje, zwyczaje jakichś ludów, ale idąc z jednego miejsca na drugie, mają zostawić, porzucić to, co tam było, skąd wychodzą i nie brać tych zwyczajów, gdzie idą. To musimy sobie wyobrazić. To dzisiaj się w wielu tak zwanych chrześcijańskich, nowonarodzonych kręgach pomija ten aspekt, który jest bardzo ważny, gdzie w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich jest ten początek. Nie składajcie pokarmów bałwanom, krwi i od nierządu. Pierwsze rzeczy, które ktoś, kto przychodzi do ciała mesjaszowego, ma zostawić. Najważniejsze tam są rzeczy. Niewyłączność, bo też słyszałem takie nauczanie, że to są tylko te rzeczy niezbędne. Czyli można kraść, można co innego robić, tak? No bo już prawo minęło, już i tylko tutaj mamy definicję, co tak zwany chrześcijanin powinien robić. To jest śliski grunt, jeżeli ktoś tak mówi. To jest nauczyciel, który naucza kłamstwa. No właśnie, dlaczego tego wróżbiarstwa niczarów? No właśnie, bo to, co ty mówisz, wszystko masz rację, ale to jest tak bardzo ogólnie, a wniknijmy głębiej. Bo wróżbiarstwo, co to jest? Wróżbiarstwo to jest wróżenie przyszłości, tak? W różny sposób.
To nie tylko jest wróżenie przyszłości, to jest też doradztwo, co ktoś powinien zrobić. No to przyszłości. Czy przez duchy, tak? Czyli zasięganie porad tak zwanych duchów lub wróżbiarstwo poprzez jakieś losowania, tak? Krew, jakieś tam z czymś, jakieś kości i tam inne sprawy. Wiemy to mocno nawet współcześnie funkcjonuje w ludach afrykańskich. To tam jest to mocno rozpropagowane. Natomiast w Polsce, w Europie wróżbiarstwem jest Andrzejki chociażby, lanie wosku i sobie wróżenie. To są zwyczaje opisane w różnych książkach. To można sobie poszukać, jak ktoś chce się zaznajomić, jak to głęboko siedzi ta zabawa, ten zwyczaj we wróżbiarstwie, w uprawianiu wróżbiarstwa pod przykrywką miłej zabawy, towarzystwa i tak dalej. Imprezy, jak to się dzisiaj mówi. No ale czary. Jak byśmy zdefiniowali czary? Osiągnięcie jakiejś rzeczy, efektu ponad naturalną siłą. Tak, jednym z takich, coś dzisiaj słów nie mogę dobrać, ze wskaźników, elementów czarowania jest określone formuły słów. Jak mieliście jakieś okazje oglądać jakieś filmy, w których takie sceny są pokazane, to ten czar odnosił skutek, kiedy słowo w słowo musiało być dokładnie i tam jakieś inne czynniki zrobione, to odnosiło to skutek. I dzisiaj w pewnym sensie to funkcjonuje poprzez formuły na przykład modlitw. Ja uważam, że to jest pewna forma, oczywiście taka daleka interpretacja, ale ma to coś wspólnego, bo człowiek jak ma wyuczony jeszcze, jak do tego dodamy różaniec, koraliki, to po prostu też widziałem takie sceny ludzi, którzy po prostu wyłączają się, już tak jakby odruchowo wypowiadają. Koraliki mu są potrzebne, że tyle ile razy musi, żeby wypowiedzieć, żeby to odniosło skutek. I tu jest sedno, dlaczego mówię, że pewne formuły modlitewne są pewną formą czarów. Bo ilość tych modlitw, wtedy ona odnosi skutek. Czyli zaklinamy, czarujemy, w tym wypadku, jak jest to modlitwa Stwórcę, i jak wypowiemy 10 razy, to odniesie skutek, a jak 9,5, to nie. Zastanówmy się nad tym. Ja chciałam poruszyć tutaj taką kwestię, właśnie wróżbiarstwa. Nieprzypadkowo mowa o wróżbiarstwie, czarach stoi obok bałwochwalstwa. Te wszystkie zwyczaje stoją koło bałwochwalstwa, bo nie wiem, czy zauważyliśmy, że ten rozdział zaczyna się od bądźcie święty, nie bo miał jest święty, Jahwe Bóg wasz, nie zwracajcie się ku bałwanom. To jest początek, to jest powiązane, to wszystko, to zachowania, te zwyczaje powiązane są z tym, komu człowiek oddaje cześć i kogo słucha. Jest fragment, już nie przypomnę sobie, w którym to momencie, w Kamiciazie,
Tam byli przez króla wysłani posłannicy, żeby zasięgnąć rady jakiegoś tam wieszczka, jakiegoś bóstwa. No, zatrzymuje prorok Boży tych wysłanników i mówi tak i tak. Dlaczego się do nich udajecie z zapytaniem, a nie przychodzicie do mnie, do Jahwe? No właśnie, pytanie jest zasadnicze, dlaczego ludzie skłaniają się ku temu, by zaczerpnąć wiedzy u wróżbiarza, czego oni szukają tak naprawdę? Czemu nie pójdą do Boga, do Stwórcy? Dlaczego tak się dzieje, że wolą być pod władzą takiego człowieka, który wróży, albo który też może jest pod władzą jakichś innych demonów? Dlaczego? Jaki jest tego mechanizm, że tak się dzieje, że woli człowiek właśnie być pod władzą kogoś innego, czegoś innego niż Bóg, bo udawanie się o poradę do specjalisty jest jawnym odwróceniem się tyłkiem do Boga. I jednocześnie człowiek z własnej woli poddaje się woli i wpływowi tej osoby, do której poszedł o poradę. I myślę, że chyba to jest właśnie takie najważniejsze w tym, bo pójdzie przykładowo, może pójść, wrócić się o poradę do wróżbiarza raz, drugi, dziesiąty, a później nie zrobi kroku bez takiej wróżby. Nie myślmy, że osoba wróżąca jest osobą niemyślącą, głupią. Ona doskonale sobie zdaje ze sprawy z wpływu, jaki wywiera na te osoby, które do niej przychodzą. Może to wykorzystywać w jakiś sposób. Tak, no tutaj mamy pochodne jeszcze tego, czyli pewne zabobony, tak? Zachowania, które kierują życiem człowieka. Tak, znaczy możemy przebiec po temacie, ale wydaje mi się, że to nie jest taki błahy temat dzisiaj, gdzie dużo osób jest zagubionych i różne są jakby sposoby, metody tych ludzi na odnalezienie czegoś, co jest dobre dla nich. A przeciętny człowiek nie zna Boga, nie studiuje Biblii, nie zastanawia się, traktuje te słowa, które są w tej książce zapisane tak pobieżnie i gdzieś tam ktoś tam coś jest, ale to było takie dawne, takie po trochu, takie nie wiadomo co. Nawet niektórzy nie czytają, bo po prostu by im to przeszkadzało we współczesnym lansowaniu się w różnych sytuacjach, tak? Ale jakby nie mamy przekazanego, znaczy obrazu Stwórcy najczęściej nie mamy. Większość ludzi nie ma we właściwy sposób, pełnego obrazu, właściwego obrazu. Nie poznajemy Stwórcy w żaden sposób, tak zwyczajnie, szybko biegnąc, żyjąc. I idziemy tam, gdzie jest nam łatwiej, prościej i przyjemniej. I jednocześnie odwracamy się do Stwórcy tyłem. I no co w zamian dostajemy? No bo też to można powiedzieć, że jest koło zamknięte, czyli człowiek idący już w jakiejś desperacji do wróżbity jest w sytuacji takiej, gdzie on, jego życie jest bez Boga, bez Stwórcy i on nie widzi różnych wyjść z sytuacji, nie ma tej pomocy od Stwórcy, dlatego ucieka się do takich wywoływaczy, wróżbitów, do ludzi parających się tym, czy sami próbują sobie wróżyć, bo to też różne są formy.
i próbują, czyli bez Stwórcy, tak jak mówisz, bez Stwórcy sobie chcą radzić w życiu. I to jest to, co teraz powiedziałem, najważniejsza rzecz, że wszelkie postępowania człowieka prowadzą do tego, aby się uniezależnić od Stwórcy, czyli radzić sobie samemu. Jak nie ma deszczu, to zrobimy nawodnienia. Tak? Mamy powiedziane, że jak nie będzie deszczu, to znaczy, że coś z wami jest nie tak. W porze deszczowej ma być deszcz, a jak nie będzie, to zastanówcie się nad sobą. No to ludzie się zastanawiają, dlaczego nie ma deszczu. A, no to trzeba zrobić nawodnienie. Nie zastanawiają się nad tym, że coś z nimi jest tak, nie postępują prawidłowo. Tylko no nie ma deszczu, no to zróbmy nawodnienie, jakieś instalacje. Poradźmy sobie sami. I w wielu aspektach życia człowieka, jednostki czy większej społeczności, jest sobie radzenie samemu. Mamy różne kataklizmy. Ludzie sobie też zaczynają z tym radzić, czyli próbują przewidzieć, kiedy to będzie, uciec z tego terenu i różne sytuacje. Chcą wiedzieć, co się wydarzy i jak postąpić. Czyli to jest kolejna rzecz, która powoduje uniezależnienie się od Stwórcy. Człowiek wszystkimi możliwymi swoimi sposobami, oczywiście nieświadomie, bo to jest tak jakby w amoku to wszystko. Ludzie działają w amoku, w takiej pewnej nieświadomości. Czyli dobry tu opis jest tej nierządnicy, która upija swoim nierządem wszystkie narody. Ludzie są w takim jakby amoku alkoholowym i działają tak, jak chcą działać. Nie widzą tej różnicy między swoim własnym działaniem a poddaniem się pod wolę wiekuistego. Często jest, wracając do tych wróżbic, skąd to jest, często jest w Biblii mówione o składaniu ofiar demonom, czyli wszelkie składanie bożkom z kamienia, z drewna, z metalu, to już tu nie ma znaczenia, mogą to być już współcześnie jakieś wirtualne formy, wyimaginowane w umysłach też. Jakieś doktryny też mogą to być, żeby składać ofiary tym pseudo-bogom. I wiele razy jest o tym mowa, także naród izraelski też składał swoich synów i córki, do tego doszło w ofierze demonom, to mamy wielokrotnie, czyli ten Moloch, gdzie tam, żeby złożyć ofiarę, to nie było zwierzę, tylko to były ofiary z ludzi, a szczególnie z dzieci. Ale powiązane jest to często w tekstach, chociażby Paweł w liście do Koryntian mówi, że stwierdzą, że poganie składają ofiary demonom, a nie Bogu. Nie chcę zaś, abyście mieli coś wspólnego z demonami. Składali ofiary demonom, które nie są Bogiem. I to, co pytasz się, że wróżenie jest, czyli udawanie się do kogoś, kto ma jakąś moc sprawczą, bo tu tak można by to zdefiniować, czyli Stwórca wiekuisty ma moc sprawczą wszystkiego i do niego mieli się ludzie udawać, natomiast i z wielu różnych czynników, tutaj trzeba by jeszcze w pewną dygresję wejść, wielu różnych czynników Bóg postępuje tak w takim czasie, a nie w innym, z różnych przyczyn, w zależności od sytuacji, ale często człowiek, tak jak współcześnie jest, potrzebuje pigułkę od razu, żeby zadziałało to. Dlatego to jest czynnik, uważam, że ludzie się udają do tych osób,
czy czynią bałwochwalstwo, bo udanie się do takich osób to jest też formą bałwochwalstwa. Czyli tutaj uważają, że jakieś demony, jakieś raczej duchy, czy te osoby mają moc sprawczą, że to jest przyszłość, że Bóg, Stwórca, przez nich przemawia. No w tym wypadku nie. Był oczywiście w narodzie, w obrządku kapłańskim coś takiego jak rzucanie losami, ale to było w określonych sytuacjach i to Bóg dopuszczał, natomiast w innych rzeczach nie. Nie dopuszcza tego. On tam się nie chowa. Tutaj ten tradycyjny, że tak powiem, przykład Saula, gdzie się udaje do Samuela, znaczy do Samuela, no już Samuel nie żył, do wróżki, gdzie w całym Izraelu notabene on zabronił wróżenia, uprawiania tego pod karą śmierci, a on sam się pod przykrywką nocy, tak, udaje się, żeby tam zaciągnąć informacji, co się ma wydarzyć. Bo Bóg z określonych przyczyn zamknął informację dla niego. Bo on zgrzeszył, został odcięty od tego źródła i on próbuje to źródło jakby zaczerpnąć te informacje. Ale się ewidentnie jakaś zjawa, duch ukazuje, ale to nie był duch, czy tam dusza, jak to mówią dzisiaj, Samuela. W każdym bądź razie wszystko wskazuje na to, że w tle tych wróżb i zaklęć są demony. Te czary. Teraz kwestia, żeby to zobaczyć, tak? Bo no, my już dłuższy czas analizując te teksty, analizując sytuację, już dostrzegamy bardzo czasami małe niuanse w różnych zachowaniach. Chociażby to, co mówiłem jakiś czas temu, czy powtarzam czasami, jak niektórzy wypowiadają błogosławieństwo, uważam, że ta forma, która jest mówiona, ja wam błogosławię, błogosławię was, ja was pobłogosławię, ja wam błogosławię, moje błogosławieństwo i tego typu formy gramatyczne, uważam, że to są formy czarów pod przykrywką, że to jest coś właściwego. Nigdy w Biblii takich sformułowań nie znajdziemy, że ktoś komuś błogosławi, jako że on jest tym źródłem tego, co ma się stać, bo są zwroty, że ten pobłogosławił, ale tam jest już konkretna wypowiedź, która wskazuje, kto jest źródłem tego błogosławieństwa, czyli Stwórca Najwyższy. Nie człowiek ma być tym źródłem, czyli wypowiada, jeden z drugim, jak wypowiada, że ja wam błogosławię, to i koniec na tym, to on się uważa, ta osoba, za tego sprawcę. Czyli tu mamy ten niuans. No właśnie, włosa swojego nawet jednego nie potrafił czynić czarnym lub białym. Mhm. Że człowiek stawia się w roli Boga, sprawcy. Dlatego wielokrotnie powtarzam, musimy zwracać uwagę na słowa, zdania, formę gramatyczną, jak się wypowiadać. Popularne jest, tak, te życzenia różne, to też jest forma, że człowiek stawia się w roli Stwórcy lub jakiejś siły stawia w roli sprawczej, bo jeżeli tam nie ma wypowiedzianego Bóg Najwyższy, Bóg Stwórca Nieba i Ziemi, jak mamy w błogosławieństwach w Biblii napisane,
jeżeli nie mamy tego sedna, to zarazem jest to nie on. Czyli forma ogólnikowa jest już wadliwą formą, czyli już czarowaniem. Tak można by to nazwać, bo to nie chodzi o jakieś, tak jak na Harry Potterze, jakieś dziwne słowa w jakimś języku, tylko chodzi o wskazywanie, gdzie jest źródło tego, co ma sprawić daną rzecz, daną czynność, dane zachowanie i tak dalej. Dlatego to jest tak istotne, że wiele tych rzeczy zaczyna się od kultu bałwochwalczego. Czyli można by w pewnym sensie założyć, to jest takie założenie luźne dosyć, że jeżeli jakiś, w jakimś człowieku, w jakimś grupie ludzi takie i takie inne jest zachowanie, jakiś zwyczaj, czyli chodzenie do wróżek, czarowanie, zachowania między kobietą a mężczyzną, między człowiekiem a zwierzęciem i tak dalej, to można już jakby z założenia wywnioskować, że tam jest kwestia podstawowa, jest jakiś kult bałwochwalczy w jakiejś formie, bo to jest priorytet. Tam, gdzie nie ma Stwórcy Najwyższego, tam zaczynają się różne tradycje, tak zwane kultywowane z pokolenia w danym regionie, czy tak, czy w danej społeczności. Ja bym się dzisiaj chciał zająć sprawą dosyć ciekawą, bo jest pewna sprzeczność, pozorna sprzeczność, i jak zauważyłem, wiele ludzi i z doświadczenia też, jak sobie przypomnę, interpretacji tych fragmentów biblijnych jest pewna doza niezrozumienia, jakiejś. Zawsze czułem po prostu jakiś chaos taki, że to nie jest właściwy sposób patrzenia na tą sprawę. Chodzi o tak zwaną belkę wokół, i tutaj mamy pewną informację w 19 rozdziale 17 wersecie. Nie żyj w sercu nienawiści do brata. Usilnie napominaj bliźniego, abyś się nie obciążył winą z jego powodu. I teraz mamy tą belkę przysłowiową, czyli widzisz słomkę w oku bliźniego, no to masz nic nie mówić, najpierw tą swoją belkę wyciągnij, dopiero działaj. No ale wielu tą przysłowiową belkę wbija w sytuację, o której tu jest mowa. Usilnie napominaj bliźniego, abyś się nie obciążył winą z jego powodu. Jak rozróżnić, gdzie jest zastosowanie to, że masz napomnieć bliźniego, a gdzie jest sytuacja tak zwanej belki wokół? Czy potrafimy to rozróżnić, te dwie sytuacje? Bo mówię o tym, to jest... Kiedyś napisałem krótki artykuł, ale tam coś, jakiś włam był na stronę i wszystko poszło. Nie zachowało się ten wpis i później jakoś nie miałem weny, żeby go tworzyć. Weny, ale słowo. Pogańskie. Jakby jakaś muza grecka miała mnie natchnąć, ale w człowieku to siedzi głęboko, nie? Jak to rozróżnić? Ja to opisałem pokrótce, natomiast
chciałem się dzisiaj tym zająć. Usilnie napominaj bliźniego, abyś nie obciążył winą z jego powodu. Jest to bardzo ważna rzecz, że masz napomnieć, bo jak go nie napomnisz, to ty będziesz miał tą winę. Czyli na nas spoczywa odpowiedzialność, wina za to, że jak ktoś popełnia błąd, chociażby z tego, co tutaj czytamy, czyli prosty taki jakiś przykład, co tu można było. No to na przykład to nie zwracajcie się, to wywołacie duchy i do jasnowidzów. Nie pytajcie ich o radę, aby nie popaść w nieczystość. Tak? To co? To mamy prawo komuś o tym powiedzieć, czy powinniśmy się cicho, bo on odpowie, no ale to ty masz belkę wokół, co mnie napominasz? To mamy, czy nie mamy? Mamy. No mamy. Najpierw skupmy się na tym, że mamy. I to jest, żeby być samymi czystymi w oczach Stwórcy, to musimy to wypowiedzieć. Jeszua w pewnym momencie powiedział do tych przywódców religijnych, gdybym wam o tym nie powiedział, to nie mielibyście grzechu. Czyli jakby im wypomniał ich postępowanie, bo w swojej zatwardziałości umysłu, myślenia nie dostrzegali błędu i po prostu Jeszua wypowiedział coś, co było jakby w amoku ich działań, wypomniał, że to nie tak, tak można by to w skrócie powiedzieć, i uwypuklił jakąś rzecz i zwrócił się tam w Ewangelii, któreś mamy to zapisane, że gdyby wam nie powiedział o tym, nie mielibyście grzechu. Bo nie chciał się obciążyć winą, którą widział, którą oni popełniają. Dlatego wiele rzeczy on wypomina, można by tak to napomina. Mówi o tym, bo też sam się nie chciał obciążyć winą z powodu grzechu bliźniego. A od tej osoby już zależy, co dalej zrobi. Jakby już ta odpowiedzialność spada na tą osobę, bo ludzie coś robią i nie widzą nic w tym złego, tak to się mówi, tak? Czyli na przykład to wywołanie duchów, wróżenie i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest to ważny fragment, że będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. I w Ewangelii Mateusza czytamy podobną myśl w 18 rozdziale 15 wersecie, bo cały czas jest to w tym rozumieniu. Belka dotyczy się wokół, dotyczy się innej sytuacji. Tutaj czytamy tak. Jeśli twój brat zgrzeszył, to idź, upomnij go w cztery oczy, czyli sam na sam. To pamiętajmy o tym, jak się gdzieś wypowiadamy na forach. Jeśli cię usłucha, publicznych, bo ja nie mówię na mailowo, to jest prywatna korespondencja. Jeśli cię usłucha, pozyskałeś brata. A jeśli cię nie usłucha, wejdzie z sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na zeznanie dwóch albo trzech świadków wpiera się cała sprawa. A jeśli ich nie posłucha, powiedz zborowi, a jeśli zbór nie posłucha, a jeżeli zbor nie posłucha, to niech będzie dla ciebie jak człowiek z narodów i celnik. Tutaj można by jeszcze przeczytać dalej. Zaprawdę powiadam wam, że cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, bo to jest kontekst, a cokolwiek rozważycie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Pamiętajmy, to jest kontekst, bo ten werset jest często wyrwany z tego kontekstu. I powiadam wam, jeśli dwóch z was zgodnie o coś poprosi na ziemi, Ojciec mój w niebie da im, a gdzie dwóch albo trzech zbierze się w imię moje, ja jestem pośród nich. Tutaj taka dygresja. Szabat, zbieramy się. Jest to dzień zbierania się niewolnych elektronów. Gdzie dwóch się zbierze w imię moje, tam jestem pośród nich. Chrystus jest z tymi, którzy są, tworzą wspólnotę, przynajmniej dwóch. Małżeństwo jest, to też jest dwoje już. No i tu jest ten aspekt, że jeżeli coś zgrzeszył, to upomnij brata swego w cztery oczy. Jeżeli cię usłucha, pozyskałeś. I to jest sedno. Jeżeli widzimy coś, czy wiemy o czymś, możemy powiedzieć o tym. Może cała sytuacja, bo też ja doświadczyłem takiej sytuacji, że cała sytuacja tak Stwórca uważam wytworzył, że pewne słowa trafiają do osób, z którymi możemy na co dzień w ogóle nie mieć kontaktu. Czyli nasz cel nie był zamierzony, tak. A coś, co powiedzieliśmy, kogoś dotknęło w jakimś zakresie. Tak, można tak to ogólnikowo powiedzieć. Nie rozumiem, co ty miałeś na myśli w tym momencie. No bo trudno tu się wypowiadać o czymś bardzo specyficznym, jakby na forum. Trzeba ogólnikowo dosyć powiedzieć, tak? Bo pewne sprawy powinny zostać w nas, nie powinniśmy rozpowiadać rzeczy. Ale ogólnikowo jakiś przykład możemy dać, że takie rzeczy funkcjonują. Że zetknęliśmy się z takim czy innym sprawą. Jeszcze jest w liście do Galacjan podobna sprawa. 6 rozdział. Zaraz dojdziemy do tej belki wokół. Szósty rozdział, pierwszy i drugi werset. Bracia, a jeśli ktoś niebacznie popełni jakieś wykroczenie, wówczas wy, obdarzeni łaską ducha, sprowadźcie takiego na prawą drogę w duchu łagodności. Uważaj jednak sam, byś nie uległ pokusie. Dźwigajcie jedni drugich ciężary, a w ten sposób wypełnicie prawo Chrystusa. Te ciężary to są właśnie ta odpowiedzialność za drugą osobę. Nie powinniśmy przymykać oczu, bo w Izraelu... Ty nie zostawisz go samego. Tak, w Izraelu to było przymykanie oczu na to, co się działo. Dlatego to aż tak głęboko się zakorzeniło to wszystko, o czym Stwórca mówi. To ma nie być tak. Ma być to w duchu łagodności sprowadź się na prawą drogę. To sformułowanie prawą drogę jest tu bardzo mocne, jeżeli rozumiemy, co jest prawem. I co jest prawe. Bo czasami, tak jak tutaj jest napisane, niebacznie ktoś popełni wykroczenie, jakieś przewinienie, jakieś coś, no bezmyślnie, coś, lub mówię, w jakimś takim zaciemnieniu, w amoku, lub idzie z tym do ciała Mesjasza, wchodzi z jakimiś zachowaniami. To też pamiętajmy, że to też jest taka sytuacja. Dlatego to, że się spotykamy stacjonarnie, że tak powiem, i w odosobnieniu, w sensie nie jest to publicznie, w sensie jakiś Facebook, YouTube i tego, gdzie tam cenzura szaleje, jak szalona, tak to sformułuję, to po prostu jest trudno się wypowiadać na pewne kwestie, bo trzeba prosto i dosadnie mówić. Wprost, nie owijać w bawełnę, jak to się mówi. Wprost, a tam pewnych rzeczy na tych serwisach się nie da. Po prostu jest cenzura. Bo to jest poprawność polityczna,
jakieś. To nie jest poprawność polityczna, tylko to jest widzimisię tego, kto ma. To jest właścicielem tego. No zgadza się. No, kto rządzi, który kto wypełnia nakazy jeszcze wyżej stojących od niego. Tak. To nie jest, nie bierze się znikąd. To jest wszystko. Ale rząd danego kraju też ma wpływ na to. Też czytałem o tym, że ma wpływ, co jest dopuszczalne, a co jest niedopuszczalne. Ma wpływ ale na to też. Polska nie jest krajem, który sam swoją politykę ma i ją realizuje, tylko jest na usługach. Rozumiem to, ale to tak ogólnie mówię, no bo tu trudno wchodzić w jakieś większe szczegóły. W każdym razie to, że nie funkcjonujemy jakby publicznie w tych kwestiach, mamy wolność wypowiedzi, nie jesteśmy tu skrępowani właśnie takimi czynnikami zewnętrznymi. I to jest właśnie ta wolność w duchu Mesjasza, że... No ale chociażby też można wspomnieć tutaj to, że ci usunęli linki do tych spotkań. No pod przykrywką cyberbezpieczeństwa, czyli ja zagroziłem całemu systemowi Facebooka, że rozumiesz, zhakuję ich system, tak? No, bo no jak... ale czym to skutkuje? To skutkuje tym, że ktoś, kto do tej pory nie chciał jakby przyłączyć się do spotkania, czy posłuchać, czy aktywnie uczestniczyć, to już druga rzecz, to ma trudność ze znalezieniem ścieżki, w ogóle informacji o tym nie ma. No, bo nie ma konkretnych informacji, to jest pierwsza rzecz. Poprzednie konto na YouTubie zamknęli z też z jakichś tam swoich przyczyn. Czyli tam są tak zwane upomnienia, tak, i tam po którymś upomnieniu zamykają konto. I to jest problematyczne, bo robimy coś, nie wiedząc dokładnie, jaka jest polityka danego serwisu. I no, też muszę się zastanowić, może jakieś zrobić grafiki, na którym będą te napisy. Nie w formie tekstu, nie wiem, linku. To będzie trudniejsze, tak, bo link ktoś klika i jakby go przenosi. Natomiast tekst na jakiejś grafice, no to trzeba ręcznie wpisywać coś. Albo skopiować. No to nie skopiujesz, tak, bo mówię link czy tekst, kopiujesz, wklejasz w pasek wyszukiwarki i już jesteś, tak? Natomiast ręcznie przepisywać jest to trudne, tym bardziej, że to trzeba bardzo dokładnie, każdy znak ma znaczenie. Dobrze, idźmy, czyli to są te sytuacje, w których mamy obowiązek, bo na nas to ciąży, nasze sumienie jest tym obciążone, jak coś takiego widzimy. I to też kwestia zastanowienia się, tak, to jest mamy w duchu łagodności, może być to sama informacja. Natomiast w jaki to sposób zaskutkuje, to jest inna rzecz jest. I teraz przejdźmy do tej innej sytuacji, gdzie nie ma zastosowania ten fragment. Czyli Łukasza, bo tam w dwóch miejscach to jest, ale w Łukasza przeczytajmy ten fragment, 6:41. Dlaczego widzisz pyłek w oku brata, nie dostrzegasz belki w swoim oku? Jak możesz mówić bratu? Pozwól, bracie, że wyjmę pyłek, który jest w twoim oku, skoro we własnym oku belki nie widzisz? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z swojego oka, a wtedy będziesz widział, jak wyjąć pyłek z oka swego brata. I każdy, się spotkałem właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, z doświadczenia i jakiś czas temu, że ta sytuacja była wykorzystywana w sytuacjach grzechu. Grzechu takiego
bawochwalczego czy jakiegoś innego. To różnie to w zależności od sytuacji. W każdym razie to jest bardzo często, zauważyłem, wykorzystywany ten fragment w takich sytuacjach. Ale tu nie jest ta sytuacja taka sama, bo tu jest jeden zwrot szczególny w tej całej przypowieści. Jaki to jest zwrot? O błudniku. Czy wiemy, jaka jest definicja tego słowa? Co innego robi, co innego mówi. Tak, jest inne słowo, hipokryta. I to jest definicja, czyli hipokryta, obłudnik, człowiek dwulicowy, nieszczery. Czyli to jest sytuacja taka, czyli jakby dać przykład o tym wróżeniu, tak, o sięganiu do jasnowidzów czy wróżeniu, to jeżeli ktoś taką rzecz czyni, a kogoś innego mówi, no ty nie rób takiej rzeczy, to jest właśnie ta obłuda. I tu o tym jest mowa, o takiej sytuacji. Ten przykład, belki wokół, jest takim przykładem i wyjaśniony jest ten przykład belki, tej obłudy, hipokryzji, w Rzymie. Na przykład Paweł dobrze to wyjaśnia, drugi rozdział, od 1 do 6. Drugi, od 1 do 6. Dlatego nie mów, nie masz wymówki, człowieku, kimkolwiek jesteś, gdy wydajesz wyrok, czyli to mówisz o tej słomce wokół, wydajesz wyrok. W tym bowiem, na co wydajesz wyrok, sam siebie potępiasz, wydając bowiem wyrok na innych, a sam zwykłeś czynić to samo. Wydajesz bowiem wyrok na innych, czyli mówisz o tej słomce, a sam zwykłeś winić to samo, czyli masz belkę. Tak, czynić to samo. Drugi werset. Wiemy zaś, że sąd Boży jest zgodny z prawdą i dosięga tych, którzy popełniają takie czyny. Cóż więc sądzisz, człowieku, że gdy wydajesz wyrok na innych, którzy popełniają takie czyny, a sam je popełniasz, to unikniesz wyroku Bożego? Albo może śmiesz lekceważyć nieprzebraną jego dobroć, spokój, cierpliwość, nie zdając sobie sprawy, że dobroć Boga chce cię doprowadzić do zmiany postępowaniu, do zmiany postępowania, wskutek zaś twojego uporu i braku opamiętania ściągasz na siebie gniew, który cię dotknie w dniu gniewu, kiedy to objawi się sprawiedliwość sądu Bożego. Bóg właśnie odpłaci każdemu zgodnie z jego uczynkami. I tu jest bardzo dokładnie wyjaśniona ta sytuacja słomki i belki. Jeżeli widzisz u kogoś słomkę, a sam masz belkę, to jest ta sytuacja, to jest to kwestia ciebie, że swojego uporu, pamiętania, ściągasz na siebie gniew, bo sam czynisz. Często człowiek, wybielając się, próbuje kogoś oskarżać. To też jest taka sytuacja. Adam to pierwszy zrobił. Chociażby. Dobroć Boga to jest sytuacja, że dobroć Boga chce cię doprowadzić. Tu mamy w 4 wersecie. Dobroć Boga chce ciebie przede wszystkim doprowadzić do zmiany postępowania. Oczywiście tam to też ma znaczenie, ale jak to jest powiedziane, słomka. To, co ten dwulicowy obłudnik, hipokryta widzi u kogoś, to też ma znaczenie, oczywiście, ale przede wszystkim chodzi o tego, który to dostrzega. I to jest ta różnica zasadnicza. Dlatego jeżeli to, co Jeszua, on mógł powiedzieć, bo on był czysty, tak?
Święty mógł powiedzieć o tych rzeczach, o których mówił i tak jak sformułował to, jeżeli bym wam nie powiedział, to nie mielibyście grzechu. I to jest ta sytuacja. Dlatego powinniśmy być czyści, święci, wtedy mamy tą możliwość kogoś na osobności, w duchu łagodności upomnieć. Ale też pamiętajmy w drugą stronę, że nie powinni, jak ktoś usłyszymy gdzieś od kogoś jakieś słowa napomnienia, żebyśmy tej belki nie przywoływali, tylko zastanowili się najpierw nad tym, co ten człowiek do nas mówi, przeanalizowali to. Czyli nie odrzucali od razu od siebie słów. Tak, bo to, że ktoś u nas coś zauważył, to jest jedna rzecz. To, że ktoś może być hipokrytą, czyli jeszcze bardziej brnąć w tym, to jest inna rzecz, bo może to bardzo mocno ukrywać. Ale może być na przykład... I to już jest jego sprawa? Ułomny w innej rzeczy, a w tej, której nas upomina, nie. No właśnie, to jest też trzeba to rozróżnić, tak? Czyli umieć to rozróżnić, tę sytuację. Dlatego... Najpierw to trzeba umieć powściągnąć swój gniew i sprzeciw. No to jest tutaj w tym wypadku to jest chyba najtrudniejsze, bo mamy taki tekst z Przysłów, 9 rozdział, zobaczmy, trochę w tym temacie mówiący, jak to działa, jak to funkcjonuje. Rozdział 9 od 7. Kto upomina szydercę, sam na siebie sprowadza obelgę, a kto bezbożnika upomina, sam siebie hańbi. To jest ta przykra rzecz. Często. 8. Nie karć szydercy, by cię nie znienawidził. Karć mądrego, a będzie cię kochał. Daj pouczenie mądremu, a stanie się jeszcze mądrzejszy. Poucz sprawiedliwego, a pomnoży umiejętność. Bojaźń Jahwe to początek mądrości, a rozum to wiedza świętego, albowiem dzięki niej pomnożą się dni twoje, przedłużą się lata twojego życia. Jeśliś jest mądry, sam z tego korzyść odniesiesz, a jeśli szydercą, sam skutki poniesiesz. Głupota jest nieopanowana, lekkomyślna i nie wie co wstyd. Siedzi u drzwi swego domu, na tronie, na wyniosłych miejscach w mieście, aby zapraszać przechodniów, którzy kroczą prosto swoją drogą. Kto niedoświadczony, niechaj tu przybywa, a do tego, komu nie dostaje rozumu, rzecze. Woda kradziona jest słodka, a chleb potajemnie wzięty bardzo jest smaczny. Czyli przewrotność. A on nie wie o tym, że tam przebywają duchy zmarłych, że w głębokościach Szeolu znajdują się już jego goście. Ci są ludzie prości, którzy idą prostą drogą, tak jak to powiedziano, a oni przesiadują w miejscach, aby łapać takich osoby, idą specjalnie, żeby ich zniewolić. Przekręcają prawo, że woda kradziona jest słodka, chleb potajemnie wzięty jest bardzo smaczny. Przekręcają odwieczne prawa Stwórcy. I takiego człowieka... To jest głupota, ale to jest też szyderca. Personifikacja, czyli nadanie cech ludzkich. Tak. Czyli tak naprawdę chodzi o człowieka głupiego, który robi tak, jak jest opisane od 13 do 18. Tak, ale to jest trudna rzecz, bo też kwestia rozróżnienia. Bo w 8 wersecie mieliśmy powiedziane, że nie karć szyderca, aby cię nie znienawidził. Karć mądrego, aby cię miłował. Pouczenia są mądre i wartościowe i człowiek, który jest Boży, będzie przeanalizuje najpierw sytuację. Dlatego wszystko, co się dzieje, ludzi, jakich spotykamy na swojej drodze, jeżeli coś się wypowiada, jakieś sytuacje się dzieją, to przede wszystkim powinniśmy tą rzecz, tą sytuację, te słowa przeanalizować. O co chodzi? Bo może
chodzi o nas. Natomiast taka jest reakcja szydercy. Szyderca, bo tutaj w kontekście jest taki, który o Belgii sprowadza, który szydzi, bo szyderca szydzi z prawa Bożego, czyli mówi, że no teraz jest to, co kradniemy, to jest ok, w porządku, to, co robimy, cały świat mówi odwrotnie, czyli są szydercami, mówią tym samym językiem. I teraz, jeżeli coś powiesz na ten temat, to spotkamy się z taką reakcją. Dlatego no, trzeba się zastanowić, czy warto, jak to się mówi, wbijać igłę, czy tam kij w mrowisko w niektórych sytuacjach. Czyli tu można przywołać te rzucanie pereł przed wieprze, tak? Też w tym aspekcie. Czasami no, nie jesteśmy w stanie też ocenić właściwie sytuacji, ale często te owoce, czyli to, co widzimy na wierzchu, jest jednoznaczne. Czyli jeżeli ktoś szyderco się uśmiecha, jak coś mówimy o Bogu, no to krócimy sprawę, zakończamy i nigdy więcej. Znaczy nigdy, to jest złe słowo. Kończymy temat. Kończymy temat, tak. Najlepszym sposobem namówienia o stwórcy to jest, jeżeli ktoś przychodzi do nas i chce się spytać. To jest otwarty już ten człowiek, już pewny wyłom w jego murze powstał, chce się czegoś dowiedzieć i łatwiej takiej osobie coś przekazać, niż tak zwane kazanie klepać. Wracając do parszy, jest dużo tutaj tych myśli. Ja chciałem to dzisiaj jakby uwypuklić w temacie. W każdym razie jest to wielokrotnie powtórzone, tak jakby reasumując, można by na koniec przeczytać pierwszy list Koryntian, 6 rozdział, 9 werset, bo tu jest powtórzone te rzeczy, o których czytaliśmy w parszy. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie osiągną Królestwa Bożego? Nie łudźcie się, Królestwa Bożego nie osiągną rozpustnicy, bałwochwalscy i cudzołożnicy, ludzie nie umiejący się oprzeć rozkoszą i mężczyźni współżyjący ze sobą. Złodzieje, chciwcy, rozpijacy, oszczercy i rabusie. Niektórzy z was takimi wprawdzie byli, lecz już zostaliście obmyci, uświęceni, oddzieleni. Pamiętajmy, uświęcenie znaczy oddzielenie od tych rzeczy, pozostawienie, to ma być za nami. I usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa Chrystusa i Ducha Boga naszego. Tutaj a propos tych doktryn Bóg i Chrystus, i to jest to samo, tutaj jest to rozdzielone. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść, wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie ulegnę. Pokarm przeznaczony jest dla żołądka, a żołądek dla pokarmu. To można by daleko czytać cały ten rozdział do końca w kontekście tego, że mamy być obmyci, oczyszczeni, bo Bóg, Królestwo Boże jest tylko dla czystych, oddzielonych, uświęconych. Można by to czytać dalej. Bóg zaś unicestwi zarówno jedno, jak i drugie, natomiast ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś swoją mocą wskrzesił nasze ciała do życia, tak jak wskrzesił Pana. A propos tego wskrzeszenia, który to numer tego wskrzeszenia jest? To dla tych interpretatorów zmartwychwstań. Czy nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Czy wezmę członki Chrystusa i uczynię je członkami nierządnicy? Nierządnicy w sensie duchowym, rozpusta i tak dalej? Przenigdy. Albo czy nie wiecie, że ten, kto łączy się z nierządnicą, tworzy z nią jedno ciało? Czyli to, co te zwyczaje narodów, zaczynając od bałwochwalstwa, jakkolwiek ono znaczy, bo to mieliśmy w dekalogu, bałwochwalstwo może różne formy przybrać. Wróżenie też jest bałwochwalstwem.
jedną z form. Przenigdy, czyli nie możemy tworzyć jednego ciała z nierządnicą, bo przestajemy być ciałem Chrystusa. To nikt o tym nie powie, że cokolwiek robimy takiego, bratamy się z tym światem w taki czy inny sposób, to uprawiamy nierząd. Stajemy się jednym ciałem z tym nierządem, z tym zachowaniem, cokolwiek, co jest w tych zwyczajach. Pismo Święte powiada bowiem, będąc w jednym ciele, kto natomiast łączy się z Panem, staje się w nim jednym, z nim jednym duchem. Czyli widzimy tą sprzeczność. Nie może być tak. Unikajcie rozpusty. Każdy inny grzech, jakiego dopuszcza się człowiek, nie dotyczy ciała, ale w przypadku rozpusty człowiek grzeci przeciw własnemu ciału. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są świątynią Świętego Ducha, przybytkiem Ducha Bożego, który w was przebywa? Otrzymaliście go od Boga i nie należycie do siebie. Bóg nabył was na własność za wielką cenę. Niech więc ciała wasze chwalą Boga. I tak czyńmy. Aby ciała nasze chwaliły Boga, musimy nie tymi słowami, co tutaj przeczytane z pierwszego listu Koryntian, nie być znierządnicą w jednym ciele, w żadnym aspekcie. Wtedy jesteśmy ciałem Chrystusa, jesteśmy, Duch Boży przebywa w nas. Bo Bóg wykupił nas na własność przez ciało Chrystusa. Ci, którzy takiej nieprawości się dopuszczają, nie osiągną Królestwa Bożego. Bardzo trudne słowa i mocne. Dlatego dzisiaj skupiliśmy się na tym osądzaniu, czy tam osądzaniu w sensie, gdy ktoś popełnia jakiś grzech, błąd, jest to trudne są to sytuacje, często mogą wchodzić w grę różne zażyłości, przyjaźnie czy jakieś relacje rodzinne. Ale mamy pokazywać w naszym życiu, że chcemy się oczyszczać, oddzielać i powinniśmy wszyscy razem nieść swoje ciężary, pomagać sobie w tej czystości. Te rozmowy, te analiza tych pism też ma w tym pomóc nam, którzy rozważają to, żeby iść w tym kierunku. Ściśle, dokładnie. I teraz sobie wyobraźmy doktrynę, wszystkie prawo zostało przybite do krzyża, minęło wraz z Chrystusem. I tak się dzieje. Jeżeli ktoś tak uważa, to ten świat, te zachowania, ten owoc pokazuje to. Czyli te rzeczy, co tu czytaliśmy, że ma lud Boży nie robić, oni robią. Czyli widzimy, że taki nauczyciel, pastor, duchowny, ksiądz i tak dalej kłamie, bo te rzeczy się dzieją. Czyli poniesie odpowiedzialność. Bo co innego, jak tam nauczyciel coś, jakieś interpretacje robi, objawienia, że to może to być, może to. To jest bardzo takie, bym powiedział, no, Niewpływające na zbawienie. Tak, niewpływające, zgadza się. Natomiast jeżeli nauczyciel mówi, że to prawo nie obowiązuje, bo to minęło, to już wkracza w sferę Stwórcy, ma do czynienia z Bogiem Najwyższym i on ponosi za to odpowiedzialność, bo wprowadza też w błąd innych. Bo jeżeli sam tak uważa, no to jest jego sprawa. Natomiast jeżeli tak naucza, to już ponosi większą odpowiedzialność, większą winę krwi, jak to się mówi. Zachowujcie moje nakazy, wypełniajcie je, bo ja jest Jahwe, który was
uświęca. Takie słowa mamy co chwila. Bądźcie świętymi, bo ja jest święty, doskonały i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, skończymy na tym. Nie naśladujcie obyczajów narodów. Jest to przynajmniej dwa razy wyszczególnione, a te zwyczaje mocno są zakorzenione, tak jak dzisiaj w słowie, którym powiedziałem, jak to głęboko w człowieku funkcjonuje gdzieś tam, ale warto mieć kontrolę nad tym. Upamiętać się. Ale te odruchy wyssane z tego systemu są głęboko zakorzenione. Ważne jest, żeby świadomość i działać nad tym, pracować, czyli zmieniać swój sposób myślenia. To znaczy nawrócić się, bo tak to powinno funkcjonować w języku polskim. Zmiana sposobu myślenia, jak myślenia, to i mówienia. I to jest sedno naszej drogi, wąskiej, ciasnej bramy. Abyśmy tak działali i wspólnie razem dążyli do Królestwa Bożego, które jest naszym celem. To niech wiekuisty nam da i sprawi pomyślność.